Cześć Boże, dobry wieczór. Wniosek o przerwę celem uzupełnienia porządku obrad przez Konwent Seniorów. Porządek obrad powinien być uzupełniony w trybie pilnym o nadzwyczajną informację ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz komendanta głównego policji z odpowiedzią na pytanie, czy miasto Wrocław należy jeszcze do Rzeczypospolitej Polskiej. Ponieważ doniesienia z ostatnich dni i godzin nasuwają zasadne podejrzenie, że działa się tam na podstawie jakiegoś innego prawa. Prawa, które nie jest stanowione i nie obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ludzie byli bici, gazowani, zamykani, stan wojenny, ponieważ tak pięknie wspominaliście Państwo tutaj wczoraj potrzebę dekomunizacji Rzeczypospolitej. Dajcie temu wyraz dzisiejszego wieczoru. Dziękuję Panie Pośle. Pański przedstawiciel Pańskiego Koła był na Konwencie Seniorów i takiego wniosku nie zgłasza, ale ponieważ jest wniosek o przerwę, więc poddam ten wniosek pod głosowanie. Pytanie, czy wszyscy Państwo... Szanowni Państwo, moim pierwszym głosem dzisiejszego tak późno rozpoczętego dnia zwróciłem uwagę na to, że nie jest bezpiecznie, że nie wszyscy polscy patrioci czują się i mogą czuć się bezpiecznie w Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ policja państwowa na wezwanie urzędników, którzy mienią się polskimi, ale powtórzę, nie wiadomo na gruncie jakiego prawa operują, Policja Polska dokonuje interwencji wobec polskich patriotów świętujących rocznicę niepodległości. W tym kontekście sytuacyjnym jest chyba oczywiste, że polscy patrioci, których reprezentacją jest koło Konfederacji, chcieliby trzymać rękę na pulsie rzeczywistości, mając dostęp do komisji, w której rozważa się sprawy z pewnego punktu widzenia najbardziej istotne dla wewnętrznego bezpieczeństwa państwa. Dziękuję, ponawiam mój pośle. Wniosek o zmianę regulaminu, tak aby Konfederacja mogła być reprezentowana. Dziękuję Panie Pośle, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu uchwały. Kto z Pań i Panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu uchwały w brzmieniu z druku nr